Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Wiesław w nowym odcinku całkowicie nowej serii z Europy Universalis 4. Oczywiście z najnowszym dodatkiem Rule Britannia. Gramy Anglią, jak na razie, choć mam nadzieję, że w przyszłości oczywiście Brytanią. Jeżeli macie ochotę obejrzeć moją grę jednym z krajów irlandzkich, jeszcze nie wiem którym, ale spokojnie, zajrzyjcie na mojego streama, który najczęściej odbywa się od około godziny 17:18 do 22:00. Wprowadzono kilka nowych zmian do gry, chociażby troszeczkę zmieniono rozkład prowincji. Mamy na przykład taką nową prowincję jak Man, zwiększono ilość prowincji irlandzkich, zmieniono rozkład tak naprawdę państw tutaj w kontekście szkockim, bo tutaj mamy na przykład wasala szkockiego, The Isles, więc Szkocja nie rozpoczyna gry jako zunifikowane państwo. Mamy też chyba tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że tego wcześniej nie było. Cotentin, tak to się nazywa, Cotentin. Więc szczerze powiedziawszy, no wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Być może się mylę. Być może wcześniej to już było, no ale ja tego nie pamiętam. Jest też możliwość wyznaczenia sobie doktryny morskiej, co jest całkowitą nowością. Możemy sobie tutaj na przykład zjednoczyć te jednostki. A, weźmy je. Zjednoczmy. W sumie dlaczegożby nie. Może się przydać w wojnie, która zresztą nastąpi niebawem. Więc doktrynę sobie weźmy może Split in Being, ponieważ mamy tutaj zmniejszenie tak jakby kosztów utrzymania naszej floty o 15%. Możemy też zwiększyć możliwości bitewne naszych galer, ale takowych w ogóle nie mamy, więc no, nie ma to żadnego sensu w tym momencie dla Anglików. Merchant Navy, no to większy trade power. Tutaj mamy większą szansę na złapanie, przejęcie statka przeciwników. Statku, Boże, co? Statku przeciwników. Wooden Wall, no to tutaj z tego co widzę, no to po prostu większy bonus do jakichś tam bitew morskich, tak? Niedaleko naszych prowincji. No, Owned Coast, więc chyba, tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi. Jeżeli się mylę, to mnie proszę poprawcie w komentarzach. Mamy Ryszarda Plantageneta, proszę bardzo, i to całkiem nie głupiego. Nawet może być. Wyznaczmy sobie naszych rywali. Oczywiście weźmiemy sobie Francję, to nie ulega najmniejszych wątpliwości. Myślę, że weźmiemy również Szkocję i ewentualnie Danię. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. O, proszę bardzo, Austria również posiada w rywalach Francję, więc może zaproponujemy jej sojusz. Właściwie dlaczego by nie? Będzie całkiem fajna przeciwwaga. Mamy jeszcze dwa, chyba tak. Tak jest, potrzebujemy 7 miejsc w parlamencie. Sprawdźmy, jakie prowincje posiadają największy development i tam weźmiemy. Może tu i może gdzieś na północy, bo chyba na północy nie ma żadnego. Żadnej siedziby parlamentu, powiedzmy. Znaczy siedziby parlamentu. No, wiecie o co chodzi. Jeżeli przegramy, będzie nas to kosztowało 20 prestiżu. Co my tu mamy ciekawego? Construction cost. Base tax by one in one province. Okej. No to jest całkiem przyjemne. Muszę przyznać, że to jest całkiem przyjemne i myślę, że my to niedługo zrobimy. A może nawet teraz. Select. O, proszę bardzo. Już tutaj Cambridge popiera jak najbardziej. Bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Przekupmy i przekupmy. To jest zawsze najprostsza forma. Już mamy 64% na wygraną. Może dyplomatyczny jeszcze support weźmiemy i tutaj. I już powinno być gotowe. Tak jest. Carmarthen. Nie wiem, gdzie to jest. To jest chyba jakaś nowa prowincja. Bo jakoś kompletnie sobie jej... O, tutaj. Trochę tak, ogólnie te prowincje nieangielskie również uległy nieco rozdrobnieniu. Wcześniej mieliśmy tutaj chyba dwie czy trzy prowincje, teraz już mamy na przykład cztery. Tutaj tak samo mamy Cornwallia i Devon, chociaż
Chyba wydaje mi się, że Kornwalia była wcześniej nieco większa i z Devon tworzyła po prostu jedną prowincję. Choć mogę się oczywiście mylić. Jakaś dziwna muzyczka leci. Weźmy coś fajnego. Na przykład, nie wiem, The Great Wall. No, why not? Coś Nie, to jest za bardzo japońskie. Battle of Lepanto. Jacie, to jest taki klasyk. Oczywiście, Battle of Lepanto. Najlepszy ever. Budowanko i advisorowanko. Dyplomatyczna siła, no, ewidentnie dominuje u nas, ale czy to ma sens jakikolwiek? Mamy króla idiotę, no to prawda. Ma 0-0-0, więc jest debilem. Niemniej jednak myślę, że skupimy się na wszystkich po kolei punktach, żeby to troszeczkę rozdrobnić. Niedługo będzie wojenka. To jestem tego pewien w 100%. Weźmy sobie Plantageneta i ruszamy do main. Ponadto przydałoby się stworzyć troszeczkę dodatkowego wojska. Bo mamy możliwość stworzenia jeszcze kilku oddziałów, więc jak najbardziej to wykorzystamy. Jeszcze chyba 7 oddziałów możemy stworzyć. Spoko sprawa. Na razie tworzymy 4, no to poczekamy, aż oni dotrą do. No tam po prostu, tam powiedzmy. Weźmy sobie Henry'ego Lancastera za generała. Może szybciej umrze, może w ogóle nie dojdzie do wojny róż. Zobaczymy, kto to wie. Przyspieszamy oczywiście czas. O, jak widać, zaakceptowali Austriacy moją prośbę. Ulster. Gdzie jest Ulster? To nie, to nie, to nie. Tu jest Ulster. Może być. Bierzmy, bierzmy. Na razie nie mam nic przeciwko. I tak zbyt wielu sojuszników na pewno nie będziemy posiadać. Filipa, proszę bardzo. Mamy Filipę. Zaraz jeszcze może walniemy sobie królewski ślub z Austriakami. I będzie bardzo miło i sympatycznie. Tutaj dołóżmy jeszcze kilka jednostek z 3. I zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać wojnę, bo nie oddam main bez walki. O nie. O nie. Nie ma nawet takiej opcji. Słuchajcie. Będę walczył do utraty tchu. Mamy już full? Nie. Jeszcze jedną jednostkę możemy stworzyć. A więc stwórzmy. A więc stwórzmy. My king. O, proszę bardzo, influencują Savoy, czyli Sabaudię po polsku, tak jest. Czyli po polsku Sabaudię. Nawarra nas, kurde, zinsultowała, to gnojki. Nie wiem dlaczego, no okej. A, jeszcze bardzo ważna rzecz, kompletnie bym o niej zapomniał. Misje, oczywiście misje, to jest kompletnie nowa rzecz w tym dodatku. Mamy poszczególne misje, które prowadzą nas, powiedzmy, dalej. Za ich wykonanie możemy otrzymać, czy otrzymamy, jeżeli je wykonamy, ale otrzymamy jakieś tam bonusiki, powiedzmy, tak? Określone profity. Więc bardzo fajna sprawa. Kurde, telefon, wybaczcie. Muszę go wyciszać zawsze, jak nagrywam. Cały czas o tym zapominam. Cały czas o tym zapominam. Więc te misje są całkowicie czymś nowym. No, wydaje mi się, że są nieco podobne do Hearts of Iron. Choć nie do końca, tam jednak wybieramy, którą ścieżką chcemy pójść. Tutaj wykonanie misji wcale nie oznacza konkretną ścieżkę. Tutaj wykonujemy po prostu misję i na przykład jedna misja nie zawadza drugiej, z tego co widać. Zresztą na załączonym obrazku. Tutaj po prostu odblokowuje nam się na przykład tutaj Subjected France, Conquer Brittany. Wydaje mi się, że to jest kompletnie Subjugate, to chyba tak się czyta. Nevermind. W każdym razie. Tutaj chyba nie ma. Tutaj nie kolidują te misje ze sobą. Wydaje mi się, że wszystkie mogą zostać spełnione i za wszystkie możemy otrzymać odpowiednie profity. Te jednostki skierujemy sobie na północ, w razie czego, gdyby jednak Szkocja zdecydowała się, właśnie, i mamy wojnę. I mamy wojnę, moi drodzy. Może zapiszmy sobie na wszelki wypadek, bo kto wie, kto wie. We must honor our obligations, even if it pains us.
Kurde, will not surrender. Pierdziele, próbujemy panowie i panie. Myk. Nie poddamy się bez walki. To tutaj zmniejszmy czas. Czy Anio możemy już zaatakować? Możemy, w sumie może wyciśniemy od razu ich armię jak pryszcza. Zobaczymy, czy się uda. Tak jest, wyciśnięci. Ajajajajajajajaj, dlaczego ja nie mogę tutaj ich zaatakować? Patrzcie, jaką oni mają mał... Ja potrzebuję. Czy Szkocja się dołączyła do wojny przeciwko nam? Nie, nie dołączyła się. A więc wszystkie nasze siły kierujemy do Europy kontynentalnej. Zobaczymy, gdzie oni pójdą, cholerniki. Szkoda strasznie. No dobra, no to w takim razie przejmujemy na razie tutaj. Szkoda strasznie, bo myślę, że mogliśmy bez żadnego problemu rozpykać wtedy ich armię, ale niestety. Mamy sporą flotę, którą oczywiście wykorzystamy. Select mission. Locate enemy ports. Może być. To zaraz, jak tutaj? Zaraz. Select missions. Locate enemy ports. No i weźmy to. I czy oni tutaj spełniają tą misję? Jak to jest? Jak to się dzieje? Locate enemy ports. W ten sposób? Tak jest. Blokują enemy portsy. Bardzo dobrze. Niech blokują. Niech się dzieje wola nieba. Kto jest przeciwko nam? Sporo, niestety, różnych mocarstw jest przeciwko nam. Ale kto wie, może nam się uda. Musimy przede wszystkim zająć Paryż. To jest chyba dla nas najbardziej kluczowa opcja, żeby zająć Paryż. Jeżeli zajmiemy Paryż, no to jesteśmy w domku. Jeżeli nam się to nie uda, no to jest trochę słabo. Gdzie oni idą w ogóle? Nie mam pojęcia. Prestiż czy National Unrest? Myślę, że prestiżu troszeczkę stracimy. No trudno, takie życie. Zaraz tam przejmą tutaj. I zaraz zobaczymy, gdzie pójdą. Troszeczkę wycofam w tą stronę. National Unrest. Stop the heretics. Let them be. W sumie nie zależy nam za bardzo na tym, żeby być przesadnie, powiedzmy, wiernymi katolikami, więc weźmy let them be. Bo tutaj mamy local unrest strasznie dużo i będzie dramat, po prostu będzie dramat. Minus 60 dukatów i 15 punktów administracyjnych, ale national unrest się zmniejszy. Bardzo dobrze, chętnie. No przejmijcie to, proszę, błagam. Halo. Ej, halo! What the fuck? O, dobra, wycofali się. Wydygali. Pałąka. Mamy następcę tronu, nie jest źle. Bierzemy oczywiście misję, ponieważ udało nam się spełnić jej warunki. Miejmy nadzieję, że wygraliśmy. Wygraliśmy tą bitwę. Misję odwołajmy, jeżeli oczywiście takowa tutaj nadal jest. Wydaje mi się, że nie ma. Niech się troszeczkę odbudują. Widzę, że żadnego desantu tutaj na razie nie przeprowadzają, co jest bardzo ważne i bardzo istotne. Lećmy koniecznie na Paryż. Jeśli udałoby nam się ogarnąć Paryż, byłoby cudownie. Friends in needs. Bierzemy to. Oczywiście. Portugalia jest dla nas w miarę cennym sojusznikiem, ponieważ w razie czego, gdyby tam jakieś były problemy z Hiszpanią, no to zawsze nas wesprą. Także, no, poza tym to jest chyba nasz jedyny poważny sojusznik poza Austrią. Poważny, powiedzmy poważny. To an offer. Dziękuję bardzo, Portugalio, za tak cenny dar, jakim jest pożyczka. Miałem nadzieję, że dacie mi coś faktycznie, a no cóż, no trudno. Uda nam się wygrać tą bitwę? Chyba nie. Tak, wygraliśmy! Dobrze! Wygrana. Pięknie. Wygrana, ścisnęliśmy jeszcze wojska, pięknie, dobra, nie jest tak źle, słuchajcie, naprawdę nie jest tak źle, bałem się, że będzie dużo, dużo gorzej. Bałem się, że będzie naprawdę dużo, dużo gorzej. Poza tym, nie ma obawy przed wojną róż, zobaczcie, mamy następcę.
mamy Henry'ego Lancastera, więc naprawdę myślę, że ta wojna może być całkiem niezła. Tutaj są ogromne siły przeciwnika, bardzo się ich boję. Dobra, zmniejszymy sobie czas na dwójkę i w razie czego, gdyby próbowali wlecieć do Paryża, będziemy musieli spieprzać, gdzie pieprz rośnie. Bo ich jest tutaj tylu. Ajajajajaj, że to aż boli. Naprawdę. Na razie nas nie atakują, na razie sobie chodzą. Okej, okay, niech sobie chodzą. Nie widzę problemu. Przejmijmy Paryż, proszę, przejmijmy Paryż. Jeżeli uda nam się przejąć Paryż, to będzie naprawdę, będziemy w domku. To może nam się nawet udać wygrać tą wojnę, słuchajcie. Co prawda nie mamy już w ogóle manpowera, kompletnie. No a cóż no, zaraz, zaraz, może uda się jeszcze wyskrobać. Nie mamy szlachty, dlaczego nie mamy szlachty? Dobra, nie atakują nas, niech mnie nie atakują, please. Nie atakujcie. Dobra, przez... O, tutaj była... O, znowu. Atakują. Spieprzamy do Paryża. Słuchajcie, spieprzamy do Paryża, zanim oni to zajmą, to my już przejmiemy Paryż, oby. 49. Come on, come on, come on. Jest, zajęliśmy Paryż, więc jest całkiem nieźle, słuchajcie. Jest całkiem niegłupio. Oni tutaj mają minus chyba, a nie, bo oni przekraczali rzekę. No dobra, rozsypmy się i jak najszybciej zajmijmy jakieś tam ich prowincje. Żeby jeszcze dodatkowe jakieś tam możliwości były. No niestety, White Peace podpisać nie chcą. Co jest sporym minusem. Może się zbierzemy na nich w Cayenne, co? To nie wiem, czy Skulls nie będzie przypadkiem minuszu do ataku. Właśnie będzie! Ejejejejej. Dobra, podejdźmy ich może z tej strony. To jest mnóstwo, naprawdę ich to jest tyle. Tego wojska. Nie wiem w ogóle skąd oni mają tyle ludzi, ale jest ich tyle, że to Chryste Panie. Military Access. O, no dobra, no i będzie no, w sumie. O, Strategic Control. Bierzemy to. Gain Forced Union Casus Belli in France. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Jeszcze Subjugate France i będzie wszystko pięknie. Tylko, że no to nie jest takie proste. Naprawdę, wierzcie mi. Nie jest cholera jasno takie proste, jakby się mogło wydawać. Czy my możemy tutaj Paryż zaatakować z tej prowincji bez żadnego problemu? Nemor. Niestety nie możemy. Zaraz, z Valois nie możemy, z Rain nie możemy, z tego nie możemy, z Orleanu też nie możemy. Czyli jedyną prowincją, z którego możemy zaatakować tą prowincję jest niestety... no tutaj, to bardzo, bardzo, bardzo przykro. Bardzo, bardzo przykro. Tu musimy... A, bo tu nie możemy? Nie da się. Właśnie się nie da. A z tej prowincji, zaraz zobaczymy, z Orlen... Te... No kurde, wszędzie mamy straszny przypał. O jasny gwint, ale spieprzyłem. Nie, przegraliśmy. I to tak z kretesem, słuchajcie. Ale się wycofaliśmy przynajmniej. Przynajmniej się wycofaliśmy. Oj, ale pięknie się wycofaliśmy. Dobra, it's over, my friend. It's over. Offer tribute. Main, Alencon. Nadal nic. My nie chcę stracić całej swojej armii. Contentin, Cox. No to wtedy by się zgodzili. Może czekajcie, może na południu, tutaj. Może w ten sposób, okej. Okay. Może tutaj jeszcze, no nie. Te trzy prowincje muszę... Muszę niestety przeboleć. Bo bez Main, no to na pewno nie dadzą rady. Chociaż może. Zgodzą się, patrzcie, zgodzą się bez Main. Musimy dać im jeszcze troszeczkę pieniążków. I to nawet nie zaciągniemy pożyczki. Więc wcale nie jest tak źle. Zachowaliśmy północ Francji i spełniliśmy dwie misje. Mogło być gorzej. Słuchajcie, mogło być gorzej. Okej, w porządku. Tutaj chyba na nic więcej nie. No, niestety, te prowincje musimy im dwie oddać. Chyba, żeby może więcej pieniążków? Że się zgodzą? Nie, nie zgodzą się na pieniążki.
Other concession than gold. No trudno. Niestety, no nie powiodło się. Próbowałem, słuchajcie, naprawdę próbowałem, wierzcie mi, nie wyszło. Send offer. Udało się. Jako tako, powiedzmy. Odzyskali kilka swoich prowincji, no ale... No ale cóż, mamy z nimi truce, do 56, więc mamy jeszcze troszeczkę czasu, żeby ponownie się przygotować. No niestety, prawda jest taka, że gdybyśmy ciągnęli tą wojnę, to stracilibyśmy całą swoją armię, ponieważ szła prosto do paszczy lwa, do Calais, gdzie już czyhali na mnie Francuzi, którzy chcieli wybić całe moje wojsko. I tak by zapewne było. Dzięki temu uratowałem swoich ludzi i straciłem tylko i wyłącznie prowincje na południu. Na północy nadal te prowincje wszystkie posiadam, łącznie z Maine, więc bardzo mi się to podoba. I mamy fajną bazę wypadową na dalsze jakieś tam ekscesy z Francją, prawda? Mamy dalszą bazę wypadową na ekscesy z Francją, szczególnie, że mamy w tym momencie sojusz z Austrią i z Portugalią, a więc jakieś tam siły po naszej stronie posiadamy. Trade City moved, proszę bardzo, do Lyonnais. Czy nie, wiecie co, jak źle przeczytam jakąś francuską nazwę, to musicie mi wybaczyć. Niestety nigdy francuskiego się nie uczyłem. Francuski zawsze był dla mnie bardzo skomplikowanym i dziwnym językiem. To była taka czarna magia dla mnie i nadal zresztą jest. Ponieważ kiedyś myślałem, że to angielski jest językiem, w którym zupełnie inaczej się pisze i zupełnie inaczej się czyta, ale kiedy zauważyłem francuski, no to moja opinia się całkowicie zmieniła i stwierdziłem, że jednak francuski to jest język nie do pojęcia. Oczywiście przesadzam, jak najbardziej przesadzam, bo na pewno da się nauczyć języka francuskiego, ale w końcu ludzie mówią w tym języku, ale to trochę nie dla mnie. No dobrze, zakończyliśmy wojnę z Francją z wynikiem, powiedzmy, w miarę zadowalającym, chociaż no, miałem nadzieję na coś więcej, miałem nadzieję, że może nawet uda nam się coś tutaj zdziałać pod kątem zdobyczy terytorialnych. No niestety się nie udało, ale przynajmniej spełniliśmy dwie misje. Spełniliśmy dwie misje i mamy permanentny claim na Bretanię, a więc tutaj, i mamy permanentny claim na Île-de-France. Więc tutaj. Więc mamy całkiem niegłupią sytuację, zobaczcie. No to wszystko są permanentne claimy. W sumie why not? Więc bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że uda nam się z tego skorzystać. Prędzej czy później. Bardzo się też cieszę, że Szkocja nie zdecydowała się wesprzeć Francuzów. Bałem się, że Szkoci również wyjadą mi od dupy strony, no to wtedy byłoby naprawdę nieciekawie. Ale z drugiej strony nie cieszę się, że wojsko francuskie poszło trochę naokoło. Ominęło prowincję, w której mogłem ich zaatakować i po prostu wybić do cna ich 15-tysięczną armię. Wtedy na pewno mieliby znacznie większe problemy, żeby wygrać tą wojnę. No trudno. Potoczyło się jak się potoczyło. Jestem w miarę zadowolony. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie w miarę dumni, albo przynajmniej nie okryłem się hańbą. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że będziecie ze mną cały czas. I mam nadzieję, że wpadniecie również na streama, który, jak już mówiłem, odbywa się najczęściej w miarę codziennie od godziny 17:18 do 22:00. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Czułeczko!